Widzisz? Chodź tam. Jak się urodziłem, to mój wujek wiózł mnie takim ze szpitala do domu. Także też sentymentalny projekcik. No. Powiem ci, że przez te wszystkie lata to trochę kurzu zebrał na sobie. Trochę tak. Tak, przede wszystkim mamy instrukcję. Samochód ZAZ przeznaczony jest do eksploatacji w różnych warunkach klimatycznych, głównie na drogach otwartej nawierzchni, przy temperaturze otaczającego powietrza od minus 40 do plus 40. Okej, dobra. Jak ogarniemy go mechanicznie, to obiecaj mi, że z korby go odpalimy. Oczywiście. Tutaj, na środku pod deską rozdzielczą, mamy kontakt, taki jaki jest w ścianach, żeby podłączyć sobie lampeczkę. Może tu jest gdzieś schowany. No, ciekaw jestem. On ma 4 biegi i zakres prędkości dla czwartego biegu to jest 50 do 120 na godzinę. No. Pierwszym etapem to będzie odkurzenie go luźnego brudu, aż szkoda się go pozbywać w zasadzie. No, mazurski 20-letni brud. Kawałeczek, który jest oczyszczony, ale jest blady. On nie był polerowany, nie chciałem się tutaj do brudu za bardzo zbliżać. I tak, tutaj głębi troszeczkę nabraliśmy. Potrzebujemy konkretnych prac nad tym lakierem. Jest to jednak taka pełniejsza, kilkuetapowa korekta lakieru. Tak, bo to jest preparat do usuwania takich metalicznych osadów różnego typu, lotnej rdzy. To zaczęło działać. On nie ma specjalnie takich zabrudzeń drogowych metalicznych, pyłu z klocków hamulcowych, ale on ma sporo właśnie takich miejsc rdzawych troszeczkę. Nie przegnitych, ale takiej wierzchniej rdzy. Thank you.
coraz lepiej zaczyna to naprawdę wyglądać. Jeszcze dużo pracy przede mną. Ale widzę, że coś z niego będzie.